pomieszane, ale... No, no. Żeby nie było i tak ciekawe, dowiedliście, że może mogę wam ufać. To artefakt Bratstwa, który zabrałem temu zdrajcy Kinowi. Zostawiłem pobranie ciepła z tego kieliszka z wodą. Jak zmienię to symbolek, Bożek przekazuje to ciepło czemuś innemu. Ale ten Bożek potrafi znacznie więcej. Ciekawe. Patrzcie. Rozdział czwarty, nowy porządek. I ma tylko dwa. Pożałuję tego pewnie. Ale zrobimy oba, bo podejrzewam, że to może być koniec. Tak czy inaczej, mamy jedną scenę? Nie, mamy dwie. I muzyka gra, Alisterze, ale kontroluj swoje emocje. Jako arbitrzy porządku nie możemy naruszać pierwszej cnoty. Obywatel. Dr. James Turner, rok urodzenia 1747, arbiter partii porządku. Historia poświęcenia sobie wykroczeń. Wypił na pikniku całą butelkę brandy, miał w gabinecie książkę Dziedzictwo dynastii Róży, lojalna służba na wysokim stanowisku partii porządku. Plus 20 do wartości całkowitej, to wartość plus 12. Cholera, co tu się dzieje? Kilka banknotów Franka Albionu. Okej, okay. Jezu, coś poważnego dzieje. Ale tak, drogi doktorze Turnerze, z przykrością zawiadomiam, że podczas twojej nieobecności w spółce partii twój starszy asystent Daniel wykazał się niezwykłym niechlujstwem, mówiąc z tymi jedną z nut. Młodszy asystent Tobie. James, co ty insynuujesz? Nigdy nie naruszyłbym czwartej cnoty. Dobrze wiesz, że nie mam sekretów. Kilka maktów Franka. Lord Alistair Koch. Arbiter partii w porządku. Historia. Spoliczkował w gniewie sierżanta, słuchał w swojej przeszłości muzyki marszowej. Lojalna służba plus 11. Cholera, to coś więcej się dzieje. Dobra. Drugi arbitrze Koch. Pisze, aby poinformować, że pułkownik był widziany z żoną innego oficera w potencjalnie intymnej sytuacji. Wyślij do swoich agentów w celu zbadania tego potencjalnego naruszenia pierwszej cnoty. Jeszcze więcej tutaj się dzieje. W ogóle czemu to wygląda jak polska flaga z jakimś jeszcze brązowym elemencikiem? Olej! Fangor Queen. To skutka zadana do potężnego myślenia. Inny pan... Fangor Queen, roku urodzenia 1760. Rzeczy twierdzi, że nie ma żony, ma w domu obraz przedstawiający nagą osobę. Rozbił w gniewie ulubiony imbryk swojej żony. Widziano, że spędza noc z żoną sąsiada. Walter Kenne. Podczas zjazdu partii flirtował trzy razy z różnymi zamężnymi kobietami w czasie pięciu różnych wydarzeń publicznych miał absurdalnie na krzyczy. Twierdził, że nie zdradził wielkiego arbitra Lazarusa podczas jego rytuału wyniesienia. Został wydalony z partii porządku. O cholera. Czyli Lazarus zdradził Waltera ostatecznie. Pan Lothar Richards. Zresztą kilka lat temu urządził uroczystą kartę, w czasie której podał gościom mnóstwo alkoholu. Wściekły podczas przesłuchania i na krzyczono wielkiego arbitra, ujawnił miejsce pobytu swojej córki, ukrywającej się dysydenckiej córki Mary oraz jej męża Petera. 15 do wartości. Josh Bailey. Nie wiem, czy coś tutaj o nim wiedzieliśmy wcześniej, ale tak. Zarzuty. Zakończył pracę garbarni przed czasem, wypił nadmierną ilość ginów w mizernym kocie, wypił nadmierną ilość rumów w starym dębie, zwrócił się do zamężnej kobiety z nieprzyzwoitą propozycją, podczas przesłuchania 4 razy zaprzeczał dopuszczenia się tych czynów. Hrabia Horace Webb. Nie miał stałej pracy od czasu wprowadzenia nowego reżimu. Uznano za 60 przypadków niepracowania. Twierdził, że pracuje w swoim zamku, pomagając sługom przy sprzątaniu, ma w prywatnej bibliotece 15 książek. Stracił chęć przekazania partii swojego zamku, plus 200 do wartości. Gideon Bell. O nim było coś. Nosi skandaliczną fryzurę. W sensie on był w poprzednim. Podczas przesłuchania 10 razy zalał się łzami, odmówił podjęcia się pracy, oceniania jako 5 przypadków. Odmówił wielkim arbitrowi podzielania się informacjami o tajnym wejściu do zamku jego kuzyna suwerena. Cholera, co tu się dzieje? Milczeć, będziecie pełnić przydzielone wam obowiązki. Jest to konieczne do utrzymania porządku w naszym nowym społeczeństwie. Bożek.
brandy i opium. Tutaj mamy rachunek farm Blackbrook. 3 funty masła, dostawa, koszt całkowity. Nieważna rzecz. Skrzypce. Portret Gideona Bella. Okej. I... Co to ma być? Francis Krzat? Okej. Książki jakieś. Książka to na historię. Ten opowieści. Pamiętaj o drugiej cnocie. Przechuj dowody i skonfiskowane przedmioty według naruszonych cnót. For Maximus of Virtue. Znaczy 4 maksymy cnoty? Okej. Przestrzegaj 4 cnót, aby uniknąć utraty wartości. Okej. Pierwsza to jest chyba abstynencja. Druga... Nie wiem, czy chodzi o pracowanie, czy o co. Trzecia to jest... Nie wiem, chodzi o coś ze sztuką? Czwarta to są książki? Nie wiem, tak czy inaczej. Prawdę mówiąc, wielkie arbitrze wolałbym nie przechować tu niczego więcej. Gazeta londyńska. Partia porządku została większość parlamentarną. Uwolniła nas wtedy od chaosu systemu wielopartyjnego. Od tego czasu pracuje ciężko nad poprawieniem naszego społeczeństwa. Pomimo ogromnego poparcia społecznego dla partii, jego królewska mość nie uznaje autorytetu Trybunału Partii. Wielki arbiter ogłosił, że za 2 miesiące partia porządku i zwolennicy wezmą udział w pokojowym marszu do rezydencji króla, aby zademonstrować mu swoją cnotę umiarkowania. Albo to jest umiarkowaniem, albo to. Mam zaszczyt pomagać partii w obronie 4 cnót. Oby tylko siedzenie tu przez cały dzień liczyło się jako lenistwo. Lenistwo jest prawdopodobnie albo tutaj, albo tutaj. Tak. Są gorsze roboty niż ta. I dzięki Bogu używanie to nie folgowanie. Czyli pierwsze, że to było folgowanie. Trochę tu tylko nudno. Szkoda, że książki są zabronione. Totalitaryzm tutaj wprowadzają. Masakra. Zobaczmy, co tu się jeszcze dzieje. Więcej. Pamiętaj o drugiej cnocie. Pamiętaj o trzeciej cnocie. Okej, czyli trzecia to będzie umiarkowanie. Trzecia to będzie umiarkowanie, druga to jest lenistwo. Czy... Nie, trzecia to jest umiar, lenistwo... Dobra, w pracy lenistwo, nie wiem jeszcze jakie będą. Pierwsza cnota to nadmierne... Kryty, muzyka, emocje... Dobra, czwarta to będzie... Nie wiem co, ale sekrety będą... Okej, czwarte sprawdzę, czyli sekrety... Nie, umierć może z pierwsza? Nie wiem. Dobra, to może najpierw wysłuchajmy wszystko, bo jeszcze jest tego dużo. To ulga nie zmili obowiązanie tej mody. Mam nadzieję, że ten proces nie będzie bolesny. Garna moda... I jakieś inne rzeczy będą karane, okej. Okay. Ten typ to farsa. Szerzą kłamstwa, twierdząc, że moja miłość to zwykłe pożądanie. Nie mam pojęcia o prawdziwej sztuce. Garna moda. Sztuka. Okej. Okay. Garna moda, sztuka i coś jeszcze. W pracy, okej. Okay. Lenistwo, niechlujstwo. I jeszcze nie wiem co, ale się jeszcze zobaczy dalej, ale tak, święto w kościach, powinienem był tle pić, teraz mnie biedny, że doświadczymy boskiego gniewu. Pięknie, że porządek zwycięża, gdyby nie było to sprzeczne z pierwszą snocą, czułbym teraz radość. Zapewnie czujesz, że nowy reżim nagradza teraz twoją pilność, ale widziałem, jak wydajesz na nowe ubrania ponad 3 szylingi. Dlaczego? Gdy poświęciłem ci ją pożyczkę, twierdziłeś, że nie masz. Może pożyczysz mi teraz pieniądze i zacznę oficjalny raport o naruszeniu czwartej cnoty. Okej, okay. Czyli czwarty może być umiar.
Okej. Okay. A co z drugiego? Pan Nicholas Maker oznaczył protokół jako czwartkowy, już była środa. Przedłużył sobie przerwę na lunch w biurze. Lojalna służba na niskim... Okej. Okay. Okej. Okay. Ocena... Okej. Okay. Otwarty trybunał. Tak, tak. Ocenia się zarzuty każdego winnego i ulicza zmiany jego wartości. Zdobycie pierwszej wartości, drugiej, trzeciej. Biedaczek, nigdy nie wiedziałem, żeby wydobyto przed trybunałem tyle wartości. Niektóre błędy. Cudowne. Banknot Fulta Albionu. David Goran. 8 tylko? Miasto jest w szafce biurowej ukryty schowek. Zaprzeczał, że ma ukryty schowek. Przez chwilę coś tutaj miałem takiego, że byłem w stanie to już zidentyfikować. Ja już nie pamiętam co. A, pilność. Coś z pilnością miałem? Nie wiem. Tak czy inaczej. Nie oddycha, brak widocznych ran. Wciąż z zmierzchu. Jestem ciemny jak noc i pełen grozy. Nie obawiam się miłości, to prowadzi do mojej smutnej prozy. I się nasz mój imię rozejrzy się za mą twarzą. Mamy wszystko. Okej. Okay. Ty co mamy? Kara. Czyli kogoś tu karzą, ale nie wiem jeszcze kogo. Otrzymał... Ile punktów wartości? Otrzymał ile punktów wartości? O! Kurczę, to jest ciężkie. Okej, wiecie co? Trochę posiedziałem i pomyślałem. Nadal nie wiem. Nadal ciężko mi to stwierdzić. Zadam, że niechlujstwo, lenistwo, błędy to może być i to może być pilność. O, i teraz tak, prawda to... Moda, sztuka, muzyka. Tak myślę, po prostu po tych sugestiach. Moda, sztuka, muzyka, emocje, niechlujstwo, lata, prawda, lenistwo, umiar. Folgowanie, moda, pożądanie, sztuka, dusze, kości. Piękno. To chyba byłoby piękno. Teraz pierwsza cnota, to w takim razie musi być umiar. Nadmierne... Wszystkie sekrety kłamstwa, okej. Okay. I pożądanie może być... Folgowanie... Ostatnie nie wiem, co by mogło być. Wartości, błędy, pilność, nie. Lenistwo, książki... Nie wiem, czy książki, ale okej. Okay. Kłamstwa, książki... Czegoś mi tu brakuje, jakby... Emocje? Okej, okay, dobra. Jakoś się udało. Okej, okay, to mamy pierwszą rzecz. Teraz najważniejsze, jakby. Do czego doszłem? Jest to bardzo ciężkie do wytłumaczenia, ale musimy wywnioskować jakby, jakie punkty to ma po wszystkim. Jak przeczytamy ich te tutaj paszporty i takie inne. Żeby to wiedzieć, musimy wiedzieć, jak są te punkty naliczane. I to jest to, co mi zajęło też bardzo długo, żeby pomyśleć, czy zauważyć. Patrzcie. Mamy 10 wartości, ale ma dwa różne rzeczy. Ukryty schowek w szafce i zaprzeczasz mu ukryty schowek. Jakie to są problemy? Sprawdzam, czwarta. Miał 10, ma 8. Co oznacza za tym, tak, wiem, że teraz nie rusza się ekran, ale muszę po prostu w notatniku, oznacza to, że czwarta to jest 1. Jeśli ktoś ma problemy z zakresu czwartej cnoty, czyli z zakresu prawdy, traci jeden punkt.
Teraz mamy Nicholasa Makera. Ma 10. Ale jakie ma wykroczenia? Przedłużył przerwę na lunch w biurze. Oznaczył protokół jako czwartkowy, mimo że była środa. Co za tym idzie, ma 4 punkty, a powinien mieć 10. Tak, z tego co my wiemy. To raczej z oceny, bo tutaj widzę, że tutaj po prostu oceniają ludzi. Co za tym idzie, wiemy, że każde z tych to trójka. Co dalej? Wypił mi pikniku całą butelkę, miał w gabinecie książkę Dziedzictwo Dynastii Róży. Powinien mieć 20, mamy 12. Alkohol to jedynka. Zatem idzie pytanie, jaka jest różnica, bo stracił aż 8 punktów, ale miał książkę. Książki są karane za 4. 4 jest warta tylko 1. Co za tym idzie, pierwsza cnota, dana jako jedynka przeze mnie na szybko, czyli serduszko, to aż 7. I teraz ostatnia rzecz, u niego mamy spoliczkową w gniewie sierżanta. Słuchał sobie po prostu muzyki marszowej. Tutaj coś to nowego daje? Muzyka to jest trójka. Tak, więc daje dużo. Mamy 11. Powinien mieć 20. Za tym idzie spoliczkową w gniewie, czyli gniew. 7 punktów za jedynkę. Oznacza, że po prostu trzecia cnota to 2 punkty. Długo nad tym siedziałem, dosłownie, więc... Pierwsza to jest 7 punktów. Druga to 3 punkty według tej dedukcji. Trzecia to 2, a to jest 1 punkt. Dobrze. Mogę w takim razie to zamknąć w notatniku, bo już nie będzie potrzebne. I teraz tak, skoro już to mamy za sobą... Oj, tylko wróćcie do gry. To tak, co mamy dalej? Fangor Queen. Fangor Queen. Więc tak. Twierdził, że nie ma żony. Kłamstwo. Więc kłamstwo to jest 1 punkt. Naga osoba podchodzi raczej pod 2. Czyli mamy już 3 na minusie. Rozbił w gniewie ulubiony imbyk swojej żony. Gniew to jest 7 punktów. Więc już minus 10. Widziano, że spędził noc z żoną sąsiada. To będzie pożądanie. Czyli 7. Uhuhu. 2 siódemki. Co za tym idzie? 14 i 3. 17. Następny, Walter Kane. Jadu filtrował 3 razy z różnymi zamężnymi kobietami. Nie wiem, czy to liczyć wielorazowo, czy mniej. Powiedzmy, że na razie policzę to jednorazowo. To jest pierwsza cnota. Czyli 7. W czasie 5 różnych wydarzeń publicznych miał absurdalne nakrucie głowy, czyli moda. To jest 2. Daje nam to 9. Twierdził, że nie zdradził wielkiego arbitra podczas jego rytuału wyniesienia. Tutaj mamy do czynienia z prawdą, chociaż tak naprawdę, no, Lazarus wykorzystał to na swój korzyść, a tak czy inaczej, załóżmy, że jest to prawda. Więc kolejny punkt minusowy, czyli 10. Tego możemy powiedzieć, że to jest minus 10. Nie, o nie. Był, nie pamiętam już, dobra, tutaj. Minus 10. Tutaj wiem, że jest źle, bo zepsułem sam. Okej, 1, 3, 10, 17. Jedno z was nieprawidłowe. Może trzeba będzie policzyć to wszystko osobno.
przypadku tego Kana jednak. To jest 3 razy 7. Masakra. Wiem, ale tak, 21. 5 wydarzeń ma absurdalne nakrycie głowy. 5 razy 2 to jest 10. 3 razy 21. 10, ojeju, to już jest 32. Masakra. Nie, chwila. 31. Nie, to jest 31. Tu jest 32. I czy tak się liczy to masakra, czy na masakra? Niestety tak. Oj, nie. Klaus, co ty żeś narobił w swoim odrodzeniu? Lothar Richards. Mamy go tutaj. Kilka lat temu urządził uroczystą kolację, ale to nie wiadomo. W czasie, której podał gościom mnóstwo alkoholu. To jest 7. Wściekszy podczas przesłuchania i nakrzyczał na wielkiego arbitra. 14 plus 15. Dostanie jednak, więc to jest plus 1. Masakra, ale tak. Josh Bailey. Zakończył pracę w garbarni przed czasem, co daje nam 3. Wypił nadmierną ilość ginu, to jest 10. Nadmierną ilość rumu, to jest 17. Zwrócił się do mężczyzny kobiety. To jest 24. 28. 28. Nie, tu było plus 1 miało być. Ach, nie lubię tego. Strasznie tego nie lubię. Plus 0, 1. Minus 28. Zgadza się. I ostatnie, Horace Webb i Gideon Bell. Horace Webb. Nie miał stałej pracy do czasu wprowadzenia nowego reżimu. 60 przypadków. Ojeju. To jest masakryczne. 60 razy 3. 180. Na minus. Wiedział, że pracuje w swoim zamku, pomagając sługom przy sprzątaniu. To można być kłamstwo. To ma, czy inaczej można użyć za kłamstwo. Więc 181. 15 razy 1, czyli 16 to jest... 180 i 16... O! 196. Wyrzucił chęć przekazania zamku. 4 na plusie. Okej. Okay. I Gideon Bell. Którego znamy z poprzedniej sprawy. Kurczę, zacząłem żałować, że... stwierdziłem, że zrobię to jako ostatni odcinek. Nosi skandaliczną fryzurę. 2. 10 razy zalał się łzami, czyli emocje. 72. Masakra. 72. 5 razy 3 to jest 15. 82. 87. Hmm. 88. Szkoda mi chłopa, ale minus 88. Zgadza się. I teraz minęły lata. Pewnie tu będzie. Lata od momentu przyjęcia władzy przy przypadku podczas trybunału osoba na nazwisku. I teraz ile? Przygodnięcia. I teraz wartości, to czy będzie. W historii wróg wykonał za pomocą. Osoba ta straciła przez to. I umarła. Tutaj nic nie widzę. Kurczę, ile lat minęło? Nie no, szukam, ale nie mogę nigdzie znaleźć, ile minęło. Chyba, że tutaj gdzieś było. Nie, gdzieś ktoś miał chyba gazetę w kieszeni.
2002 jest 95, 3 lata. Okej. Okay. Wróg największego odjęcia wartości w historii. Osoba o nazwisku. Kto teraz to ma? 70. Znaczy. Aha. 17, 32, 28, 88. Okej. Okay. Gideon Bell. Oj, oj, oj. Biedny Gideon. W sumie jak tak patrzę, to tak, to mógł być on. Masakra, biedny Gideon. Wyrok wykonany za pomocą... Gdzie to jest? Bożka, podejrzewam. Osoba ta straciła przez 188... Aj, aj, aj. A gdzie to jest? Lat i umarła. Partia porządku przejęła władzę i teraz egzekwuje 4 maksymy cnoty. Młody Duke Gideon Bell został uznany przez trybunał za winnego i skazany na utratę 88 punktów wartości. Wielki arbiter partii, Lazarus Hearst, użył bożka, by odebrać Gideonowi 88 lat witalności, zamieniając go w 108-latka. Co by doprowadziło do jego śmierci? Będę tego żałował pewnie. Pewnie będę żałował, ale chcę zobaczyć to już do końca. Niewielkie opóźnienia w pokojowym marszu do Zamku Króla. O nie, ja się boję, że to będzie aż nadto dużo. Ciężka pieczęć, V i I, czyli 7. Mam małą, ale pilną sprawę załatwienia w posiadłości naszego zmarłego brata Sebastiana. Byłego stewarda dumnej bestii. Zgodnie z planem wrócę do obozu na nasze spotkanie w tragicznej godzinie 10. Lazarus. Tej, co tak leży przy koniu, który biega. Nie przejmuj się i kontynuuj ucztę, droga żono. Nic nie stanie mi na drodze, zabiję naszych wrogów i ciekawek się udamy. Nie ma pusta butelka whisky, mały miecz i kwitek zakładów na wyścigi konne. Drugi mężu, jesteś taki odważny, co mego świtu nieustannie pijesz. A co mi teraz poczyniemy? Coś jedyny nasz księdzowi złoczyńcy. Harfa i... Wiesz, droga Mary, wiem, gdzie twój niegodny partner cię ukrywa. Wkrótce cię uwolnię z jego brudnych łap i odeślę go do kolonii, a ciebie wyniosę na piedestał pięknych pochwał. Dostaniesz się moją idealną żoną, Edmund. Czyli się potwierdza to, co myślałem. Dla ciebie zwalczą tygrysa, Peter Batley. Mer, mój wuj Edmund Klaucy zginął podczas napadu, więc zostałem bogaczem. Teraz twój ojciec uzna mnie za godnego konkurenta. Pobierzmy się. Ojeju, dużo się dzieje. Na całe szczęście są to pojedyncze scenki w większości miejsc, poza pewnie tymi i takimi większymi. Co tu mamy? Mężczyzna w hełmie z licznymi ranami na ciele, nie oddycha. Lekko wygięta szabla z odrobiną krwi. Zamek Belchester, Blackfields, Krautower, Watshire. Port, stolica. Okej. Okay. Dlaczego ten gat nie działa? Robię to sam zrobić Lazarus podczas egzekucji wartości. Zepsute? Tak, jest chyba zepsute. Ale ktoś ukradł posążka. Leży musi upaść. Zabrał mi wszystko. Zegarek tyka i pokazuje godzinę 12.15. Ostrze jakieś tam. 15 maja 1795. Poranny raport z trasy stołecznej. O 8 przejeżdża nowomodny powóz powstańców. O 8.30 osobnik w mundurze powstańczym przejeżdża obok na jakimś dwukołowym ustrojstwie. O 10.15 dwóch osobników w mundurach powstańczych przejeżdża na koniach. Co my mamy tutaj? A, poznaję ten głos, to ty. Czy to nie poetyczne, że wpadłeś na samą pułapkę co lata temu? Tak na w ogóle swój słaby punkt. Rozładowany muszkiet.
A niech cię, Tetsuwan, bija się. A, znajdźmy tam, gdzie spotkaliśmy się po raz pierwszy. Porozmawiamy na miejscu. Co, pistolet? No, dawaj na pistolet. Dawno znaleziono urządzenie transportowe. Rowerek. Okej. To jest ta chatka chyba. Strach na wróble twój słaby punkt. Jak się tu dzieje? Strach na wróble z dziwą w głowie. Kula tkwiąca w ścianie. Biały gołąb? Niesprawiedliwie cię traktuję po tak długiej kooperacji. Mam teraz wyrzuty sumienia. Przyjdę w pojedynkę, porozmawiamy o twojej rekompensacie. O cholera, tu się naprawdę dużo stało. Jeszcze nie wszystko? To jeszcze coś jest? Nie, to chyba to, że jest lokacja. A tutaj co mamy? Tak, towarzysz Lazarus nie wrócił, choć minął parę godzin. Towarzysze Alistair i James mi poszli go znaleźć. Jeśli nie wrócą, zorganizujemy więcej grup poszukiwawczych, aby znaleźć tych utraconych towarzyszy. Zamek Belchester, posiadłość Blackfield, skrzyżowanie Bellwood, obóz partii, wysepka kochanków, chatka Cloud Slayów, zajazd mała syrenka. Wydaje mi się, że to jest podsumowanie wszystkiego, jakby zwieńczenie takie. Darius Hearst, tak. W sensie, nie zdziwmy się, gdyby było, ale nadal, wiecie o co chodzi. David Goron. Od czasu sukcesu w Zajazdzie Mała Syrenka dowodzi, że jest pewnym i dyskretnym zawodowcem. Colas Maker. Tworzliwy, ale sumienny. W pewnym stopniu przydatny. Alistair Koch. Pompatyczny i próżny, ale jako żołnierz wykonuje rozkazy i jest gotowy zabić. James Turner. Chciwy, hedonistyczny. Wymaga do pracy ciągłej motywacji materialnej. Walter Kenneth. Ambitny i pomysłowy, ale z radzieckiej. Jak to nieraz bywa z inteligentnymi? Darusiu, zabrałeś mi 32 rzeczy. Żądam ich zwrotu. Jeśli odmówisz, przedstawię tą przywódcą partii twoją prawdziwą historię. Spotkamy się 15 maja o 10:30 w miejscu kradzieży bożka naszego bractwa oraz śmierci biednego Willarda Wrighta. Sam przynieść dowód, coś osobistego dla zawoalowanej damy? Wiąż odpowiedź do gołębia i wypuść go z klatki, znajdziesz mnie. W miejscu kradzieży bożka oraz śmierci biednego Willarda Wrighta. Willard zginął w mojej ręce. Spróbuję porwać króla, z moim pracodawcą wnosimy się do tego przeklętego kraju. Mały klucz, karty. Kowang, aby przybył około 10:30 i na pewno nie będzie w stroju partii. Jeśli zjawi się sam, bez parcia na zewnątrz, podejdź do niego. Jeśli da ci coś, co należało do tego, który uchwał się przed twoim tonikiem, przekaż mu kartę z instrukcjami ode mnie. Zerknij twarz, gdyż może cię rozpoznać. Tamta, która była. Należała do tego wszystkiego i zdradziła wcześniej. A doszło mi do Polski, że uprawiałem hazard. Że uprawiając hazard straciłeś armatę. Nonsens, nie jestem idiotą. Ale prawdziwi mężczyźni, jak mi pokonaliby mięczaków z partii porządku nawet bez broni. Karty na ręce, funty, tak. Pięć to mnóstwo szczurów w porządku, nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że nie po prostu zaszantują, a potem się odwalą. Okej. Okay. Jeszcze jest takie miejsce. Stało się zamaskowanych spalnych ciał. Jest ta armata. Teraz mogę szybko przechodzić między wszystkim. Ciała. Bożka, stracone lata.
Przed południem osoby nazwisku próbowały... Okej, to akurat wiem. Będzie znaleźć osobę nazwisku... to będzie... Lazarus Hearst. Znalazły... Bożka na terenie... I... Później zaczęły walczyć o co zdobyć. To będzie w takim wypadku... James Turner i Alistair Koch znalazły tego bożka. James Turner? Nie. Serce do tego bożka. Walczy co zdobyć. Bożka złotego. Nie, złotego bożka. Może to nie jest James Turner? Nie, chyba nie. Jak tak teraz myślę? Special, to akurat wiemy kto. On na pewno jest. Ale gdzie jest ten drugi? Bo tutaj czegoś mi brakuje. Wiecie co? Zrobię głupią rzecz. James Peter? Okej, czyli to nie jest James Turner. Albo jest gdzieś jedno. Porwać, zaszantażować, zabić, walczyć, nie. Jestem pewien, że James Turner. Może nie. Chatki posiadłości. Okej, czyli to miało być posiadłość, a nie chatka. Tutaj? To trochę dla mnie jest dziwne, ale okej. Może jako chatka jest traktowana coś innego. Dobra. Po południu osoba o nazwisku poszła do, aby osoba o nazwisku, gdyż osoba o nazwisku próbowała. Osoba o nazwisku, aby odzyskać. Stracone lata. Nazwisku poszła do chatki, aby znaleźć osobę o nazwisku. Próbowała poszukać osobę o nazwisku Lazarus Hearst, aby uzyskać stracone lata. Powiedzmy, że to będzie ten Walter Kenne. A gdzie jest Kenne? Poszło do chatki, aby znaleźć osobę o nazwisku. Powiedzmy, że w ten sposób spróbuję, bo to jest dla mnie dziwne po prostu. Ale nic innego... Nie umiem. Nie, to nie jest to. To pomyślimy o tym jeszcze trochę. Wcześniej rano sobie zabiła osobę o nazwisku na terenie. Głównie ma na sobie. Okej. Do tego ona jest potrzebna. Nowomodny powóz powstańców. Okej, to nie. Osobnik w górze powstańczy przejeżdża obok na jakimś dwukołowym ustrojstwie. Czyli po południu osoba na nazwisku Walter. Gdzie jest Kenne? Kenne zabija osobę na nazwisku Lazarus Hearst na terenie chatki. Po południu będzie w takim wypadku Alistair Koch zabił Jamesa Turnera na terenie chatki, nie, to będzie posiadłości. Chatka to jest chyba tu, gdzie jest ta piorąca, tak to bardziej. A na terenie skrzyżowania, to jest ważne, skrzyżowania. Wcześniej rano osoba o nazwisku, zabiła osobę o nazwisku, na terenie.
Kurczę, teraz to jest dla mnie tutaj nie wiem co, gdzie, kto, jak, kogo zabił. Chyba, że to było rano. Bo tutaj mamy to, tutaj mamy mnóstwo spalonych ciał. Tutaj nic nie mamy. Nie, naprawdę nie wiem, czego tu jeszcze szukać. Jak mi czegoś gdzieś brakowało. Wiecie co? Mam... coraz więcej... jakby wątpliwości, czy to na pewno... Na pewno jest to. Czy to nie będzie przypadkiem David Goran może? Jakby myślę, co do jednej rzeczy, że to wszystko usunę. Ale tak... Popatrzcie, tutaj Alistair Koch, James Turner, znalazły złotego łóżka na terenie posiadłości, w drodze podniesie walczy co zdobyć. Jest posiadłość tutaj. Tutaj zaczęli walczyć. Więc wydaje mi się, że tak. Brakujące rzeczy są tutaj. I proszę tutaj. A, poznaję ten głos, to ty. Czy to nie poetycznie wpadłeś w sam pułapkę co lata temu? Strach na wróble to twój słaby punkt. A kto wtedy był strachem na wróble? On, David Goran, złapany. Pytanie tylko jak teraz z czasem. Bo to jest jakby największy problem. Jak to było z czasem? Bo co jest pewne? Czekajcie, nowomodny pojazd powstańców. To jest ważne. Pojazd był... Był tutaj. Czyli posiadłość. Czyli okej, okay, to na razie jest pewne. A czy chwila? Na posiadłości znaleźć Bożka. Okej, okay, i to jest jako południe. Więc Lazarus Hearst musiał zginąć wcześniej. I teraz tak. Ta, co tam pierze. Dwóch na koniach. To jest tutaj. Dopiero tutaj. O. Nie, tak. Dużo postać przejeżdża obok na jakimś dwukłowym ustrojstwie. Kurczę, teraz to jest dla mnie dziwne, bo tutaj to jest dobrze. Przed południem. Ale tutaj to jest pokazane. O. To już nie rozumiem niczego. Ale o 8 jest modny, więc tutaj. To oni w takim wypadku muszą być tutaj. O, chociaż nie. Muszą być tutaj. Na terenie skrzyżowania. Kto kogo zabił? Alistair. Koch. Pozbył się Jamesa Turnera. I w takim wypadku teraz kto kogo? Tutaj David Goran tylko może być. Na terenie chatki. Osoby o nazwisku, no... Znaczy osoba o nazwisku. To jest... Walter Kenna. Brakuje nam dużo jeszcze elementów ciągle. Ale czy to jeszcze? Nie przejmuj się, kochanie. Kontynuuj się tego, że na nic nie stanie mi na drodze. Zabije naszych wrogów, gdziekolwiek się nie udamy. Okej, okay, i tu koń biega. Z templem siódmy i... mam Alpin z w posiadłości naszego starego, byłego stewarda Dumnej Bestii. Zgodnie z planem wrócę do obozu na nasze spotkanie o 10:00. I tutaj perfekcyjną żoną, tak, Edmund.
Edmund zginął, okej. Tutaj nic mi nie umknęło. Tutaj jest po prostu armata pełno zmaskowanych ciał. Tutaj jest ten ktoś. Znajdźmy tam, gdzie spotkaliśmy się po raz pierwszy. Porozmawiamy na miejscu. Okej. Bo to stamtąd można wnioskować, że poszedł tutaj. Tutaj mamy tylko martwego kogoś. Nic więcej nie mogę już nawet wywnioskować. Tu jest on z zepsutym bożkiem i szablą. Tu jest ta piorąca, która nam daje mniej więcej czas. Tutaj mamy tylko jakby personalne przemyślenia na temat poszczególnych osób. I tak. Tutaj nic nie było. Kto to zrobił? Jedne co to mi zostaje. Ale nie jest prawidłowe. Aż chwila, tutaj jeśli jest to, to nie może być... Chciałem to tylko pozamieniać, bo miałem takie... Czemu ja to dobrze wypełniłem przez przypadek? To dosłownie był głupi strzał. Ale dobra, w takim wypadku wiem, że wcześniej na nazwisku... wcześniej na osoba na nazwisku Rosherz poszła do... posiadłości, aby porwać osobę o nazwisku Mary Batley. Gdyż osoba o nazwisku Lazarus Hearst chciała mieć idealną żonę? Tak, zgadza się. I teraz po południu osoba o nazwisku David Goran poszła do chatki, aby zabić, walczyć, porwać, zaszczepować, chyba zabić osobę o nazwisku... gdzie to jest? Walter Kenny, gdyż osoba o nazwisku Walter Kenny próbowała zaszantażować osobę o nazwisku Lazarus Hearst, aby odzyskać stracone lata? Tak! Jest, było skomplikowane! Ale się opłaciło chyba. Przed szturmem na Zamek Króla z partią porządku Lazarus poprowadził swoich ludzi do starej przyjaciółki Sebastiana, aby porwać jego dawną miłość, Mary, domu Richards, która ukrywała się tam ze swoim mężem, Peterem Batleyem. Pojście do posiadłości, Lazarus i jego żołnierze trafili na pojanego Petera z armatą, komu od kogoś wygrał. Peter wysadził Lazarusa w powietrze, rozbijając przy tym bożka, następnie uciekł wraz z Mary. Ekstremalne. Ej, nie należysz czasem do partii porządku. O, nie, nie, nigdy nie należam do tej okropnej organizacji. Ui, mogę wziąć ten pozłacony drobiazg do siądzu? Dam ci za niego 3 soł. To i tak za dużo. Jeszcze jest epilog. Oddycha. Mąż weterana, który strzelił nogę w szlachetnej obronie ojczyzny. Wielki Ginu. Widzicie moc Bożka w moich rękach, przysięgnijcie wierność Lazarusowi Hearstowi. Razem zbudujemy idealne społeczeństwo. Bractwo Masek. Okej. Okay. Jest partii porządku. Słuchane, moja niewinna Mary zawiązała węzeł małżeński z tym płaznym Peterem. Pewnie szalała za żal mojej śmierci. O. Społeczeństwo zbudować na zasadach cnót, tak? Okej. Okay. Ja się dysponuję tymi mocami, zrobię wszystko, co chcę, by zbudować lepszy świat. Bractwo Masek. James Turner, Walter Kenne, Chester Davy, Angus McBlain, Jeffrey Sinclair, Nicholas Maker.
Alistair Koch, Sebastian Klautzy, Świętej Pamięci, Will Arthurite. Tak, panie, przysięgam ci lenność, podejmę się każdego przydzielonego mi zadania. David, dziękuję za zajęcie się wszystkim wyzwaniami związanymi z moją śmiercią i za pilnowanie naszego nowego sojusznika. Chyba zaimponowałem mu nie tylko złotym bożkiem, ale i moją wizją idealnego społeczeństwa, czyli naszej kryjówki 24 listopada. Tyle? Bractwo ma otrzymać bożka w spadku od osoby o nazwisku Sebastian Klautzy, ale osoba o nazwisku David Go... Jezus, to jest wszystko. Napisany David Goran, działająca na polecenie osoby o nazwisku Edmund Klautzy, ukradła bożka i nieumyślnie zginęła osoba o nazwisku Willard Wright. Aha. Bractwo poleciło osobie o nazwisku Walter Kine. Ukaranie osoby o nazwisku Edmund Klautzy oraz odzyskanie bożka. Ale misja nie udała się. Okej, czyli teraz za kulisami jakby to wszystko. Podczas jednej z prób osoba o nazwisku została skutecznie przerzucona osoba. Okej, dobra, czyli to jest nie Willard, tylko David Goran, Walter Kine. Przeszła na stronę Edmunda Klautzy'a. Nazwisko Edmund Klautzy użyła bożka, by odzyskać módl, zinfiltrować bractwo pod tożsamością osoby o nazwisku Lazarus Hearst. To jest bardzo proste. Osoba ta podała się za odrodzonego gryfa i przekształciła bractwo w partię porządku. O, i tutaj jest problem z napisem, ale tak. Okej, okay. Dobra, mistrzowie bractwa w nazwiskach... A, to będzie łatwe. James Turner i Alistair Koch pomogli osobie o nazwisku Lazarus Hearst przejąć władzę w państwie i wprowadzić rządy. Pozwalał odebrać zwykłą ludziom młodość i przekazać osobom reprezentującym partię porządku. Tuż przed obaleniem króla, osoba nazwisku Lazarus Hearst, chyba teraz będzie prawidłowo chciała porwać Mary Butley, ale została zastrzelona przez osobę nazwisku Peter Butley. Skończyło się też zniszczeniem bożka. Kurczę, mogą się tego nie podejmować. Spodziewałem się, że to będzie krótsze. Ale chłyła, przeszliśmy to. Kurczę, przeszliśmy. Historia bożka jest skończona. Przynajmniej w podstawowej grze. Jest jeszcze pająk z lanki i lemuryjski wampir. Powiem wam szczerze, obie te opcje z chęcią doświadczę. Ale najpierw będę musiał kupić grę sobie sam osobiście na Steamie, bo nawet jeśli bym mógł przejść na Game Passie, ta gra zasługuje na to. Ta gra naprawdę na to zasługuje. Jezu, jakie to było świetne doświadczenie. Nie będę ukrywał, nie spodziewałem się. Ha. Wiecie co? Można ten odcinek podzielę na dwa, jak tak teraz myślę. Tak, pewnie wy będziecie mieć to na dwa dni rozdzielone. Jak tak teraz patrzę na czas, ale tak czy inaczej, no... To by było na tyle z Golden Idola na ten moment. Mam nadzieję, że wam się podobało równie bardzo co mnie, bo... Kurczę, historia była fajna. Chociaż twarze nadal uważam za ohydne, okropne, brzydkie. Ale no. Mam nadzieję, że niedługo się usłyszymy ponownie w historiach z dodatków. A na tym moment naprawdę to tyle, więc no trzymajcie się i hej hej!